Nie ma to jak aktywnie zacząć urlop. 6.20, sobota. A ja idę na autobus, jadę po IKEA, wsiadam w auto z chłopakami i jedziemy na kapa do Bydgoszczy. Czas na ostatnie szlify. Lugia znowu silna. Próbowałem różnych innych deków, nie wychodziło. Lugią też nie idzie, ale przynajmniej coś, czym lubię grać. W sensie umiem grać, może tak. No i to jest ostatni turniej przed wyjazdem do Barcelony. A tam już nie będzie miejsca na testy ani na błędy. To będzie taki pierwszy, większy turniej w tym formacie, mój, gdzie będę grał. Bo ten cup wydaje się być naprawdę spory, tam naprawdę mnóstwo ludzi się zapisało. Pierwszy turniej, w którym legalny będzie Charizard też. Taki większy turniej, bo League Challenger już mieliśmy w Gdańsku. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Fajnie byłoby chociaż punkty dostać. Nie, nie liczę na to, że gdzieś zajmę miejsce w top 8, ale przy takiej ilości ludzi może będą punkty za top 16. Chociaż myślę, że top 8 też jest w zasięgu. Wszystko zależy od tego, jak Lugia pozwoli grać, a ostatnio nie pozwala. Dobra, jesteśmy na miejscu w Bydgoszczy. Zapisy już się zaczęły. Tam się wszystko dzieje, ekipa stoi. Zobaczymy, jak pójdzie. Jestem dobrej myśli, ale jak wyjdzie, nie wiem. Zobaczymy w praniu. Zależy od matchupów, ale chyba jest ok. Powinno być dobrze. Chyba, że trafi na Charizarda. Pierwsza gra na kapie wygrana. Niestety trafiliśmy na siebie. Bratobójczy pojedynek w sumie. El Clasico. No Lorbi niedobra, niestety. Pierwsza gra 4 muligany zbrikował. Ale super, no. Ja zrobiłem Lugię Wister w drugiej turze, zrobiłem knockout na kardę w Warrior X bardzo szybko. Druga gra podobnie. Tylko tym razem Lorbi się rozłożył. Ja trochę zbrikowałem, ale w trzeciej turze miałem Vistara i zaatakowałem. Na parcie, proste. Taki mistrz Polski, na parcie tylko. Tak było, nie zmyślam. Nie zdążyłem nic nagrać po drugiej rundzie, bo grałem bardzo długo, aż do ostatniej tury terminacji praktycznie. Udało się wygrać, po raz kolejny trafiłem na gardę w War. Więc miałem 2-0. I siadłem do trzeciej rundy, na chyba pierwszym stole w ogóle. I trafiłem na Turbo Lost Boxa, meczup, który znam. Meczup, który wydaje się być dla mnie dobry. Halo, światło. Meczup, który wydaje się być dla mnie dobry. No i wygrałem, więc mam 3-0. Podobno 3-0-1 już robi topkę, więc może uda się wziąć remis i po prostu wejść do top 8 i grać dalej. To w sumie tyle. Dobra, turniej się dla mnie skończył. Nie wiem w sumie, kiedy przestałem nagrywać, zapomniałem, chyba po trzeciej rundzie. W sumie w Swissie zrobiłem 3-0-2, co dało mi pierwsze miejsce po Swissie, po rundzie Swiss. Potem szedł kolejny top 8, w top 8 udało się jedną grę wygrać. Wejść do top 4 i w półfinale przegrałem na gardę, z którą grałem już wcześniej. W ogóle w top 8 grałem na gardę i w top 4 też grałem na gardę. Przegrałem z gardą w top 4, z którą grałem wcześniej w Swissie. Ale ogólnie wynik bardzo dobry, moim zdaniem czwarte miejsce, moje najwyższe miejsce jak do tej pory na League Cupie. Jestem zadowolony, trochę boosterów, trochę punktów się udało zebrać. Jakim takim grałem, to już mówiłem, grałem Lugio, omówienie w sumie nagram jak wrócę do domu chyba, a na razie czekam jeszcze, bo Jerzyk gra finał. Mieliśmy zagrać ze sobą w finale, ale niestety nie wyszło, także Jerzyk gra finał i zobaczymy, czy uda mu się wygrać i potem już jedziemy do domu, bo wyjechaliśmy 7.30, jestem o 6, a jest 19, zresztą widać po moich oczach, że jestem zmęczony. No, to resztę dogram jak będę w domu. Czyli pewnie jutro, w niedzielę. Tak jak mówiłem, niedziela, dzień po kapie. Mogę omówić decklistę i matchupy dokładniej. No, decklista jak decklista. Lugia, Vistar, proszę bardzo, przed wami. Jedyne, co się zmieniło, jeżeli chodzi o moją listę z OTP, to to, że nie ma jet energii. Jest jedna wigartka, dodatkowo jeden gift. I mamy Kokabiliego, który był bardzo dobrym pikiem tutaj. Ogólnie to jest lista Andrew Hedricka. Z któregoś z turniejów online'owych, który tam wygrał i chyba grał tym samym też w late night'cie i teraz gra w ogóle też na Regio w Pittsburghu chyba tą samą listą, na pewno gra Lugią, czy tą samą listą to jeszcze do końca nie wiem, ale no cóż, taka standardowa lista Lugi, nic ciekawego tu się w sumie nie dzieje. Skokabili jest dobrym dodatkiem, ponieważ jest szansa, że pojawią się Spiritomby, a Spiritomby blokują wam umiejętność Luminiona, w związku z czym nie możecie w pierwszej turze użyć Luminiona po jakiegoś supportera na przykład. A Skukabiliego w pierwszej turze możecie użyć i to mi pomogło w jednym z moich meczów przeciwko gardzie. Nie wiem, czy widać, ale jestem niewyspany i szykuję się do wylotu jutro do Hiszpanii, więc mogę mówić trochę bez sensu i być zmęczonym, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi mi w nagraniu tego filmu do końca. No i Skukabili w pierwszej turze bardzo fajnie działa, bo możecie na przykład zrobić Skukabiliego i dostać Burnet, nie? I to wam pozwala zobaczyć praktycznie tyle kart, co byście zobaczyli z Researcha albo z Iono. Plus macie jeszcze do zagrania supportera, więc jest bardzo spoko opcją.
Grimstone Journera, na Mirrodony, na Arceusy, Iveldal, na Gardevoiry i na Miu, Tyranitar, na wszystko tak naprawdę. Dwa Luminiony, cztery stadiony, do tego pumpka był, bo bałem się dużo puffów, nie trafiłem na żaden deck, który grał puffy tak naprawdę na kapie. Ale mogą się zdarzyć u was, czy na jakichś innych turniejach, tak naprawdę. No i teraz co, no omówienie matchupów. Pierwszy mecz na gardę, na mojego serdecznego przyjaciela Lorbiego. Wygrałem 2-0, w pierwszej grze miał 4 mulligany, więc dobrałem sobie naprawdę dużo kart do ręki, udało mi się rozkręcić i mieć kontrolę nad całym tym meczem. W drugiej rundzie rozłożyliśmy się obaj, ale znowu miałem odpowiedź na każde jego zagranie. Druga gra, ponownie Gardevoir, tutaj już trochę inna lista, ze Spiritombem, z Temple of Sino, które trochę zaskoczyło, ale szybkie, agresywne wyciąganie Gardevoira EX, czy też bossowanie go, czy w ogóle atakowanie, bo przeciwnik bardzo często używał Gardevoira EX jako atakera w early game'ie, co pozwalało mi wyciągnąć prize trade na przykład Iveltalem, bo wtedy brałem dwa prize za oddawanie jednego prize'a tak naprawdę. I to jest chyba to, jak trzeba grać na Gardevoir, bo ja do tej pory grałem bardzo zachowawczo, bałem się tego zbijania gardy EX, jeżeli jest naładowana garda Baby, ale doszedłem do wniosku, że to nie jest dobry pomysł, że najlepszym pomysłem jest granie agresywne i w momencie, w którym mogę, to po prostu bossuję i zbijam Gardevoir EX, nawet jeżeli naładowana jest Baby Gardevoir, głównie dlatego, że jeżeli zbiję gardę EX, najlepiej Iveltalem, no to wtedy przeciwnik ma trochę problem, bo musi mi oddać Gardevoirem Baby, który jest naładowany, ale też nie chcę schodzić na nieparzyste prize'y z reguły, więc nie chcę zbijać Iveltala, ale musi to zrobić, bo jak tego nie zrobi, to ja mam dalej atakera naładowanego. I w pewnym momencie gry przeciwnik nadal musi wystawić drugą gardę EX, żeby naładować sobie kolejnego atakera. I wtedy ja mogę po raz kolejny ją zbossować i zbić ją na przykład Tyranitarem. I to daje mi przewagę, bo ja zadaję pytania w matchupie, a przeciwnik musi mieć odpowiedzi, nie? Więc to jest spoko. No i czasami możecie wykorzystać to, bo na przykład przeciwnik naładuje gardę czy jakiegoś innego atakera kilkoma energiami, a nie zrobi tego tak, że nie naładuje go po prostu do fulla, nie? Że bierze cię knockout na czymkolwiek. No i wtedy też możecie na przykład wyjść Lugią, która może gdzieś tam przytankować hita czy dwa od przeciwnika. No musicie się też bać rewersali, ale no jak będziecie grać pasywnie, to te rewersale tak czy siak będą odpalone, więc lepiej grać agresywnie moim zdaniem. Czyli najlepiej ze dwa prize Lugią na początku wziąć, jak się uda, i potem boss w Gardevoir EX, boss w Gardevoir EX. Tak wyglądał mój gameplan i się sprawdził tak naprawdę. Trzecia runda to był mecz na Lost Boxa, który w pierwszej grze totalnie zbrikował. Nie miał Confeya w pierwszej turze, nie miał Kuldresa w pierwszej turze, więc nic się nie dało z tym zrobić. W drugiej grze już rozłożył się trochę lepiej. Najpierw obił mi Tyranitara Cramorantem, ja tego Cramoranta zbiłem. Mój Tyranitar został dobity z Raiku, więc przeciwnik był na trzech prize'ach. Tutaj weszła Iono plus knockout z Lugi na Raiku, no i przeciwnik po tej Iono już nie był w stanie wrócić. Potem zagrałem na bardzo ciekawą listę Charizarda. Ciekawą z tego względu, że grała kilka kart, których tak naprawdę nie widuje się w Charizardzie, jak na razie. A były dosyć użyteczne tak naprawdę w wielu różnych matchupach. No i pierwszą grę przegrałem, bo to Charizard, ciężko było go jakoś tam zone-shotować. Ciężko było go w jakikolwiek sposób ograć. Drugą grę udało mi się wygrać, przeciwnik nie był w stanie dobrać wystarczająco dobrze wszystkiego tego, co potrzebował i zdecydowaliśmy się na remis. W związku z tym ja już byłem w topce i mogłem sobie w piątej grze Swissa też wziąć remis. Zdecydowaliśmy się na to z moją przeciwniczką, która grała Chien Pao i tak skończyłem z wynikiem 3-0-2, co dało mi pierwsze miejsce po rundzie Swiss. No i zaczęła się topka. W top 8 pierwsza gra na Gardevoir. Kolejna zresztą, w pierwszej grze udało mi się wygrać, ponownie kontrolowałem mecz, bossowałem Kirlie, jak tylko się pojawiały na stole, przez co przeciwnik nie miał drołu i musiał się trochę namęczyć, żeby to wszystko nakręcić, w końcu się poddał. W drugiej grze bardzo blisko, niewiele zabrakło, tak naprawdę chciałem zakończyć grę z ataku Archeopsa, ale też miałem ciężki start, nie do końca to wszystko wyglądało dobrze, w pierwszej turze musiałem użyć Squawka Billiego, wyrzucić trzy single strike'owe energie, potem miałem problem z ich cofnięciem. I nie do końca to wszystko się udało tak, jakbym chciał, chociaż było blisko, bo zabrakło mi jednego prize'a tak naprawdę. No i w trzeciej grze przeciwnik zrobił, jak to on się śmiał, klasyczka. Manafia Touch Pass, ja szedłem pierwszy, w drugiej turze zrobiłem Luminiona po Burnet, miałem Ultra Bola po Lugie Vistar, naładowałem Lugie Vistar i wygrałem, zdunkowałem po prostu przeciwnika.
No i w kolejnej rundzie w top 4 trafiłem znów na Gardevoira, na mojego przeciwnika z rundy drugiej. Pierwsza gra idealna, miałem odpowiedź na każde jego zagranie. Druga gra już trochę bardziej wyrównana, trochę słabiej z mojej strony, nie udało się tak naprawdę rozłożyć, więc w sumie nie do końca wyrównana, bo ja chyba nawet Vistara wtedy nie użyłem i tylko gdzieś tam próbowałem coś zagrać. No i trzecia gra to był pokaz Luminion Boxa. Się śmiałem, że to był mój deck, to jest Luminion V-Box, bo zacząłem z Luminiona, mając drugiego Luminiona w ręce, szedłem pierwszy i podpiąłem po prostu energię do Luminiona na aktywie i spasowałem turę. I to już dało mi taką stratę w tempie, zwłaszcza, że przeciwnik zagrał w pierwszej turze dwa VIP-pasy, rozkręcił się, rozłożył. Jeszcze próbowałem gdzieś tam do tego wrócić, udało się. Jakby przeciwnik nie wziął knockoutu w ostatniej turze, tak jak to zrobił, to może udałoby się jeszcze do tego wrócić, ale niestety się nie powiodło, więc top 4, 32 punkty na moim koncie i te nagrody, które widzicie teraz na screenie. Czy bym coś zmienił w tej liście? Nie. To jest lista, której będę używał najprawdopodobniej na turnieju w Barcelonie. Zobaczymy, jak będzie przez cały tydzień, przez nawet dwa tygodnie Lugia nie oddawała, na turnieju oddała i liczę, że tak samo będzie w Barcelonie. Mam nadzieję, że takie omówienie Wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów z Pokémon TCG i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, miłego dnia, pa pa.